Siemanko, wczoraj biłem rekord Polski w Toruniu na 1500 metrów, a dziś jestem w Warszawie w Enel Sport. Jedziemy z koks. Po starcie czy po każdym treningu jest to nieodłączny element całościowego treningu sportowca. Poprzez odnowę biologiczną możemy powodować to, że nasz organizm będzie mógł zwiększać objętości treningowe, szybciej będzie mógł się regenerować, będzie przeciwdziałać kontuzjom, mikrourazom. Także uważam, że to jest jedna z ważniejszych części treningu. W naszej klinice z odnowy biologicznej możemy zaproponować zabieg Game Ready, który polega na chłodzeniu i kompresji tkanek. Nie ukrywam, akurat ten rodzaj terapii tutaj stosowałem pierwszy raz, ale oczywiście określenie, czy jak to ująć, schłodzenie nóg, oczywiście jest bardzo znane. Bardzo z tego korzystam, tylko po prostu w innej formie. Do tej pory korzystałem przeważnie z tego w postaci naturalnej, że tak powiem. Zawsze na imprezie rangi mistrzowskiej przygotowane dla nas wiadro, kubeł, że tak powiem, z zimną wodą, z lodem. Tutaj troszeczkę nowoczesności, że tak powiem, bardzo fajna sprawa. Nogi do tej pory zresztą czuję, jak delikatnie mam właśnie mrowią mi, bo były bardzo schłodzone. Fajna sprawa, podstawa, mówię, w moim działaniu i obym miał po prostu możliwość jak najczęściej takiego sprzętu używać. Oprócz tego stosujemy zabieg elektrolecznictwa z wykorzystaniem kompleksa. Dodatkowo u Marcina dzisiaj dostosowaliśmy urządzenie o nazwie SIS. Jest to pole magnetyczne wysokiej częstotliwości. Ustawiliśmy program na relaksację mięśni, które świetnie sprawdza się, obniża napięcie mięśniowe i powoduje regenerację mięśniową. A tak naprawdę amator tym bardziej powinien o to się starać, bo wiadomo, oprócz w moim przypadku bieganie, sport to jest moja praca, tak? Tym zarabiam i dzięki temu żyję. Amator sportowiec ma swoją przeważnie pracę, gdzie na co dzień musi chodzić i też łatwo pewnie nie jest, a dopiero po tym wysiłku 8, 10, 12 godzin nawet czasami wyjść dopiero na trening. Także u amatora tym bardziej jest to wskazane i właśnie kieruję tutaj właśnie to szczególnie do amatorów, bo często o tym zapominają właśnie. Fizjoterapeuty masażu nie używa się w momencie, kiedy coś boli, tylko robi się go po to, żeby nie zaczęło boleć.